Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Michał i witam was w drugim odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzednio. Pogadaliśmy sobie z Lesterem. Jesteśmy w tej kotlince. Zobaczymy, co tu jeszcze jest do zabicia. O, widzę mojego krwiopijcę. Najpierw sobie poeksploruję. Zauważyłem, że pierwszy odcinek dosyć dobrze się przyjął. Bardzo mnie to cieszy. Co do ankiety, to wyniki, znaczy głosów cały czas przybywa. Nic tu nie ma. Mimo iż był czas tam do końca dnia, ale już się o to nie doczepiam. Głosujcie tak długo, aż ja po prostu zrobię taki odcinek, gdzie już będę wybierał, kim będę grał. Okej, tu są olbrzymie szczury. Ale to młode. Okej, jeszcze jeden. Może właśnie na początku odcinka wyrażę swoją opinię. Choć już dawałem nawet o tym komentarze. A więc tak, moim zdaniem i granie najemnikiem byłoby bez sensu, ponieważ już nawet w tej chwili dużo zagrajmerów nimi grało. Dla przykładu taki Serge, może komuś znany. Osobiście sam go oglądam. Ja tu przy okazji właśnie eksploruję i zabijam, jak widzicie. On właśnie przeszedł grę łowcą smoków, tam najemnikiem. To się wiąże ze sobą. I moim skromnym zdaniem, ja w swoim zagrajmy chciałbym przejść strażnikiem. Tylko niech teraz nie przyjmą źle te osoby, które zagłosowały na Maga Ognia na przykład, lub ci, co zagłosowali na najemnika, że o, po co robiłeś ankietę, skoro zmieniasz klasę postaci, którą będziesz grał, która wygrała w głosowaniu, niepotrzebnie robiłeś, takie wiecie, już lekkie krytyki, denerwowanie się ludzi, takie mini hejty, bo to nie jest jakiś tam hejt. O, proszę, tu jeszcze młody wilk, którego zabiję. Dobra. Okej, zginął. Zbieram jeszcze tutaj roślinki. No i tak jak mówiłem, niech te osoby się nie denerwują, że na przykład nie zagram tym i tym, ale to też dla mnie jest ważne, kim chcę zagrać, no bo wiecie, granie na siłę najemnikiem i potem co? Myślę, że zagrajmy, nie wiem, czy by było jakieś ciekawe. Tak więc w tej chwili gdy w tym odcinku mówię, że chciałbym grać strażnikiem, to tak dla waszej wiadomości. Dobra, wychodzimy już z tej kotliny, bo tutaj nic więcej nie ma. Czasami są takie ściny, jakby widzicie, że postać mi zamiast do przodu, właśnie to się tak jakby cofa. Dobra, nieważne. Tak więc tyle na razie chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o ankietę. My wyłazimy z tej jaskini, opuszczamy Lestera i ruszamy dalej w stronę miasta. Widzę, że nawet spodobało wam się to, że będą dłuższe odcinki. Ten 26-minutowy materiał nawet dobrze się przyjął. Myślę, że dwa dni po wypuszczeniu, kiedy ja to nagrywam, ponad 40 wyświetleń, to nawet niezły sukces. Tam nie wspominałem, miałem przed chwilą tak chwilowo wbitkę do pokoju, ale nie przejmuję się tym. To było dosłownie chwilę. No i tutaj mamy znanego wszystkim Kawalorna, z którym pogadam za chwilę. Najpierw
pozbieram sobie. Aha, i jeszcze sprawa łucznika, bo niektórzy się pytali, czy będę grał łucznikiem. Niczego nie znajdę. Na pewno nie będę grał, to jest już na stówę. Nie lubię grać łucznikami. Raz sobie przeszedłem grę łucznikiem i mówię, to nie dla mnie, wolę pakować tą siłę i mieć dobrą kuszę. Bo to za dużo zabawy też w naukę tej zręczności. Zbieram oczywiście roślinki, bo na początku gry w RPG-ach każdy przedmiot się liczy. Tu jeszcze chyba gdzieś skórzany mieszek jest, no właśnie. No i co, zapiszmy i pogadajmy z Kavalornem, który ma problemy z bandytami. Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila, ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w Górniczej Dolinie. Nazywasz się Kavalorn, tak? A nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Do miasta. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z Górniczej Doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić Górniczą Dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. No, jak widzicie, dowiadujemy się... dowiadujemy się, że Kavalor należy do wodnego kręgu, więc już jakaś nowa gildia nam powstała. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Okej, porozmawiam. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Ta, ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Okej, ruszymy, ale potrzebny mi lepszy sprzęt. Potrzebuję lepszego sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tak, nóż będzie dobry.
A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Pewnie. Wezmę je. Okej, dostaliśmy jakieś tam przedmioty od Kavalorna. Nie będziemy na razie iść z nim na bandytów, ponieważ chcę jeszcze pogadać z tymi bandytami. Jak widzicie, nóż na wilki jest lepszy, jeśli chodzi o obrażenia i daje premię do walki bronią jednoręczną plus 3, ale jest zdecydowanie krótki. No ale na razie zostawię sobie. No i tu jest właśnie jeden z bandytów. Pogadajmy sobie z nim. Hej, skąd się tu wziąłeś, co? Nie mówmy mu, że przysyła nas Xardas, bo wtedy nas zaatakuje. Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle? Bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę złych ludzi. Jest tu ktoś, z kim musisz natychmiast porozmawiać. Chodź za mną. Komu tak bardzo na mnie zależy? Połowa Korinis się za tobą gania. Nie powiesz mi chyba, że nie masz o tym zielonego pojęcia. Rozumiem. Nie chcesz o tym gadać, co? W porządku, twoja sprawa. To jak? Idziesz czy nie? Możemy go tak zadręczać pytaniami. Z kim powinienem porozmawiać? Z moim szefem. Nazywa się Brago. On wyjaśni ci wszystko o wiele lepiej niż ja. No więc jak? Idziemy? On próbuje nas zaprowadzić do tego Brago, ponieważ za moją głowę jest nagroda, więc... Ale my się nie damy. Skąd mam wiedzieć, że to nie jest pułapka? Wiesz, zaczynasz mnie już męczyć. Jeśli nie chcesz pomocy, to idź do miasta. Niech cię zapuszkują. Albo natychmiast ze mną pójdziesz, albo zejdź mi z oczu. Łapiesz? Spokojnie, przyjacielu. Ktoś już próbował mnie wykołować. Czyżby? Pewien człowiek chciał, żebyśmy odzyskali razem amulet, a zyskami podzielili się po połowie. Kiedy już wykonaliśmy zadanie, on i banda jego koleżków zaatakowali mnie. Wygląda na to, żeś trafił na nieuczciwych ludzi. Gdzie to się wydarzyło? Bezimienny wspomniał teraz o jednym z zadań z Gothica 1 dla tych, co by nie wiedzieli. Jako przykład. Byłem skazańcem w kolonii górniczej. Ej, przychodzisz spoza bariery? Człowieku, byliśmy tam razem. Nie pamiętam cię. Byłem kopaczem w starym obozie. Trzymałem się z dala od kłopotów. Ale teraz najważniejsze jest to, że wpakowałeś się w porządne trapaty. Ktoś wyznaczył za twoją głowę całkiem sporą nagrodę. Pojawiły się też listy gończe z twoją facjadą. Na twoim miejscu bardzo bym na siebie uważał. Są wśród nas ludzie, którzy dla złota pozabijaliby własne matki. Ale my, chłopcy z kolonii karnej, powinniśmy się trzymać razem. Powinienem ci chyba podziękować. Nie ma za co. Próbuję po prostu utrzymać się przy życiu. Oj, proszę, od razu więcej dialogów. Kto wyznaczył tę nagrodę? Tego nie wiem, tylko jeden z nas go zna. A kto to taki? Hej, stary, no naprawdę nie mogę ci tego powiedzieć. Wiesz jak jest. 10 sztuk złota za imię tego gościa. Och, stary, naprawdę nie mogę tego zrobić. No, wykrztuś to w końcu. Och, stary. No dobra, nazywa się Dexter. Koło dużego gospodarstwa jest stroma skała. Na niej jest wieża strażnicza, a obok kilka kopalni. Gdzieś w pobliżu jest jego kryjówka. Widzisz, to nie było takie trudne. Tu jest twoje złoto. Tylko nie mów im, kto ci to powiedział. Okej, spoko. No i dowiedzieliśmy się, że Dexter wyznaczył nagrodę za naszą głowę. Dasz mi ten portret? Jasne. Przecież to twoja gęba. No i teraz my możemy powiedzieć mu o tym, że rozpęda się tu piekło w postaci ataku Kavalorna na bandytów. Wkrótce rozpęda się tu prawdziwe piekło. Co? Idzie tu po ciebie niejaki Kavalorn.
Cholera, muszę się stąd wynieść. No i git, pogadaliśmy sobie z tym bandytą. Dowiedzieliśmy się, że Dexter wyznaczył nagrodę za naszą głowę i teraz dopiero pójdziemy zapolować bandytów. Chodźmy zabić tych gnojków. Dobra, tylko mnie osłaniaj, jasne? A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Tak, go będę osłaniał, że on wszystkich pozabija, a ja tylko ograbię i zdobędę doświadczenie. Bo jak łazimy gdzieś z NPC-tami, to i tak zdobywamy doświadczenie, nawet jeśli on zabija. To więc ja będę stał z tyłu, albo chociaż trochę mu pomogę. Nie powinieneś tu przychodzić! No właśnie. O ty, ładnie go skosił. Zasłużyłeś sobie na to. Szybko, grabimy. No to załatwione. Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Muszę się dostać do miasta. Później... nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz. Tu jest parę monet. Dzięki. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz, prawda? Prawda. Chcę się czegoś od ciebie nauczyć. Pewnie. Co chcesz wiedzieć? Co ty uczysz? Jednoręczna, skradanie i łuki. Ja chyba właśnie pójdę w jednoręczną. O właśnie, maczuga z kolcami. Wiadomość. Sobie założę tą maczugę. Trochę słabsza niż nóż na wilki, ale przede wszystkim dłuższa. Jak usłyszycie klawiaturę, to wybaczcie. Ale mam ją zaraz za mikrofonem. Tworzymy sobie kuferek, krótki łuk, złoto i strzały. I teraz tak, znowu zapiszę. Zobaczymy, co to był za list. Tu jest jakaś wiadomość. Zatrzymujcie wszystkich, którzy przyjdą od strony gór. Jeśli ktoś przekroczy przełęcz, będzie to najprawdopodobniej pewien starzec. Nie dajcie się zwieść, to niebezpieczny mag. Miejcie na niego oko. Może się z nim skontaktować człowiek, którego szukamy. Wraz z tym listem otrzymujecie 30 sztuk złota. Kolejne 30 otrzyma osoba, która go zabije. Głowę przyniesie do starej kopalni. Podpisane D. TD to jest oczywiście Dexter. I zobaczcie, tylko 30 sztuk złota za zabicie gościa. Niebezpieczny mag to jest pewnie Xardas, a skontaktować człowiek, którego szukamy, to pewnie chodziło o mnie. Widzicie, dlatego... dlatego nas bandyci zatrzymali. Dobra, zapisałem i teraz sobie przeczytamy tą zapieczętowaną wiadomość. Jeśli ją oddamy zapieczętowaną, dostaniemy 200 punktów doświadczenia, a jeśli otworzymy, to tylko 50, więc tylko to przeczytamy i ja wczytam. A więc tak. Szanowny Watrasie, dotarliśmy do portalu, miałeś rację. Są znaki wskazujące na to, że naprawdę czcili Adanosa. Sprawdź proszę moje notatki i potwierdź nasze ustalenia. Od kilku dni nie widzieliśmy tych dziwnych kamiennych istot. Ziemia wciąż trzęsie się z niewiadomych powodów. Sądzę, że nasze badania wkrótce wskażą nam, co może być tego przyczyną. Znaleziony przez nasz ornament ma większe znaczenie niż wcześniej sądziliśmy. Wydaje nam się, że jest to jakiś klucz, artefakt. Niestety nie jest kompletny, musimy go dokładnie
delikatnie zbadać. Wyślij jednego z członków wodnego kręgu, by nam go dostarczył. Jeśli to możliwe, nie przysyłaj Kawalorna. Poprosiłem go już o dostarczenie ci tego listu. Wydaje mi się, że już wystarczająco nam pomógł. Mam nadzieję, że postępujemy właściwie. Saturas. No właśnie, i tu chodzi o niezbadaną część wyspy. Ja oczywiście nie będę ukrywał i jak widzicie nawet wam spoileruję niektóre rzeczy. Nie wiem, czy powinienem. No nic. Jak widzicie, wiadomość nadal jest zapieczętowana. Nie ma czego plądrować. Niczego oni już tutaj znajdę. Nic nie mają, więc idziemy stąd. To by było na tyle, jeśli chodzi o bandytów. Aha, jeszcze jest o Saturasie. No właśnie. Chodzi oczywiście o niezbadaną część wyspy. Saturasa. Każdy powinien znać, kto grał w Gothica 1. Przywódca magów wody w nowym obozie. Dla tych, co by nie wiedzieli. No i co? I tyle. I ruszamy dalej. Tu jest ten bandyta, który się schował przed atakiem Kawalorna. Gdzieś tam stoi. No właśnie. Oczywiście ziółka. Mogę mu coś właśnie jeszcze powiedzieć? Wiesz coś jeszcze, co mogłoby mnie zainteresować? Chodzi ci o tutejszą okolicę? Jeśli chcesz przeżyć, trzymaj się ścieżek. Im dalej zapuścisz się w dzicz, tym większe grozi ci niebezpieczeństwo. Okej, dzięki. Wiecie co? Może ja go nawet spróbuję zabić. Sprawdzę swoje umiejętności. Czekaj tylko! On ma lagę. Poziom walki oczywiście mamy taki sam, ale udało się. Grok, chleb, ryba, wytrych, złoto. Okej. Doświadczenie poszło dla mnie. A jeszcze tu możemy wejść. Oczywiście będę eksplorował ile tylko się da. Ło, ale słońce daje po oczach. Tu coś jest. Zbliża się już 20 minut. To jeszcze... chwilę. I skończymy ten odcinek. Kolejne roślinki. No i powoli docieramy na farmę Lobarta. Tam też czeka nasz parę zadań. W tym zrywanie rzepy, które każdy lubi. No i dobra, mamy tu już... Co chwilę tak zapisuję, bo wiecie, w razie czego gra potrafi czasami wykraszować. Pogadajmy z nim. Ej, wędrowcze! Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj 3 tygodnie temu. A wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Ty wyglądasz na wykończonego. Czego tu szukasz? Strasznie irytuje mnie jego głos. W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Bandyci nie będą już was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała Inosowi! Proszę, przyjmij ten skromny dar. Opowiem o tym pozostałym. Podróżuję do miasta. Przy twoim wyglądzie będziesz musiał przekupić strażników, jeśli chcesz, żeby cię wpuścili. Musisz wiedzieć... co chcą usłyszeć? A co to takiego? Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lobarta i chcesz się dostać do kowala. Chociaż to raczej nie zadziała. Nie wyglądasz na chłopa. Rozumiem. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać...
możesz coś kupić od Lobarta? Możesz też zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Gdzie znajdę Lobarta? Jest gdzieś na farmie, to chyba oczywiste. W końcu to jego własność. Tylko nie próbuj z nim zadzierać. Niejednego już pobił i wyrzucił ze swojego podwórka. Okej, dzięki za wskazówki. A właśnie. Wilk. Tylko nie zabijaj mi go. No nie. Jedna bestia mniej. Na kryta go zjechał, co za frajer. Doświadczenie mi przepadło. Ognie, gody sobie zostawię. Punkty trafień. Zjem sobie trochę. Dobra ludzie, i myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. W następnym odcinku zaczniemy pracę na farmie Lobarta i pewnie dostaniemy się do miasta. Trzymajcie się. Cześć.